Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w to piękne, słoneczne popołudnie. Te wszystkie osoby, które są w tym momencie przed telewizorami. No i jest okazja, żeby wygrać pieniądze. 100 zł na początek, a zagadka na rozgrzewkę to zwierzę na M, które ukryłam w kopercie. No i co trzeba zrobić? Trzeba się zastanowić, co ja mogłam tam schować do tej koperty. Na M chodzi o, przypominam, nazwę zwierzaka. I powiem tak, to zwierzę wszyscy znacie, a więc kto ma pomysł, jakąś propozycję, no to już w tym momencie można zgłosić się do udziału w programie. A ja w międzyczasie przypomnę regulamin. Do programu mogą zgłaszać się tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz zgłaszać się pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię tutaj z moim studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz w słuchawce dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, to zostajesz automatycznie połączony z moim studiem. Nagrodę zdobędziesz w momencie, jeśli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej dowiesz się na 388 gazecie czwórki. No to w takim razie zasady za nami, zagadka przed nami. Mam taką nadzieję, że dzisiaj z pierwszym telefonem uda się rozwiązać ten konkurs. Masz pomysł, znasz jakieś zwierzę na M, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zgłosić się, wykorzystać tą nadarzającą się okazję, że akurat się spotykamy. No i właśnie kogoś już tutaj mamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaka odpowiedź? Mewa. Mewa. Proszę pana, dobry pomysł. Nie z koperty, co prawda. Zapisuję, nie mewa. Ale powiem tak. Dobry trop, bo prosta nazwa, tak? Mewa, każdy wie jak wygląda, no to może tym tokiem myślenia pójdźcie za tą mewą, w sensie, że nazwa zwierzęcia znana, nic obcego. Wszyscy zapewne, zresztą przekonacie się w momencie, kiedy usłyszę odpowiedź tą prawidłową, że to jest znana nazwa. Tym bardziej, że tych zwierząt na M nie ma zbyt wiele. A więc kto ma kolejny pomysł? Co to może być? Zwierzę na M. I mamy kolejnego widza. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaka odpowiedź? Mintaj. Mintaj? Jeszcze nie, ale zapisuję. Mintaj wędruje na tablicę. Czy z trzecim telefonem się uda? No, ciekawa jestem. Mam taką nadzieję, bo dzisiaj na resztę programu zdecydowanie trudniejsze zagadki. To taka zagadka na początek, na rozgrzewkę, później będzie trudniej. Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka odpowiedź? Misiu. Misiu, misiu. Misiu, misiu, pysiu, to jeszcze nie jest odpowiedź z koperty, zapisuje Misia. Ale też podoba mi się ta propozycja, a to dlatego, że wszyscy wiedzą, jak wyglądają misie, wszyscy je znają. A więc czwarty pomysł, czwarta propozycja. Co to będzie? No i kto zdobędzie 100 zł? Tyle warta jest odpowiedź z koperty i nadal jeszcze nie usłyszałam tej prawidłowej propozycji. Zwierzę na M. Halo, halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jaka propozycja? Mops. Mops, proszę pana. Nie. Ale no, mops. Mops, wszyscy wiedzą jak wygląda. Mops wędruje na tablicę. Mewa, mintaj, misiu, mops, a ja w międzyczasie już poproszę o 200 zł. Skoro się nie udało z tymi pierwszymi telefonami, no to może tutaj kogoś dodatkowo to zachęci, zmobilizuje do zastanowienia się, do pomyślenia. Jeśli nie mewa, nie mintaj, nie misiu i nie mops, to co to będzie w tej kopercie na M? Słuchajcie, pomyślmy. Zwierzę na literę M. Nie ma ich wiele. 4 już tutaj na odpowiedzi na tablicy. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jaka propozycja? Mrówkojad. Mrówkojad. Nie, za długa nazwa, za długa nazwa. Zdecydowanie za długa, tak powiem, żeby za dużo nie podpowiedzieć. Mrówkojad.
Mrówko. Jad. No nie mrówko jad. Mewa, mintaj, misiu, mopsi, mrówkojad. 5 odpowiedzi już na tablicy. Nadal jeszcze nie padła ta z koperty. Z czego ta ostatnia, ten mrówkojad, zdecydowanie za długa nazwa. W przypadku tego mopsa i mewy te odpowiedzi bardziej mi się podobały. O tak powiem. No czy też mintaj. No to w takim razie kto ma kolejną propozycję? Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Poproszę o odpowiedź. Makrela. Makrela. Też ładnie, też ładnie. No nie z koperty, nie z koperty to jest odpowiedź. Zapisuję. Słuchajcie, ponieważ musimy kończyć, powiem tak. Może tak dla ułatwienia, obrazkowo, obrazkowa to odpowiedź będzie. Skoro usłyszałam makrela, no to może co, z czym wam się to kojarzy? To są fale, żeby nie było wątpliwości. Woda, fale, makrela. No słuchajcie. To, co to może być? Co to może być? Tak staram się was tutaj naprowadzić, ułatwić. Ułatwić. O, proszę bardzo, pojawiła się podpowiedź. Zwierzę wodne. Chodzi o zwierzę wodne. Są wakacje, jeździmy nad wodę. No i jakie zwierzęta tam na M można spotkać? Na pewno nie makrela. Na pewno nie mintaj. Halo, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, jaka propozycja? Małża. Małża, proszę pana. Nie jest to małża, nie jest to małża. Ale cieszę się, że słuchacie tych moich sugestii i podpowiedzi, bo rzeczywiście, może tu zapiszę w drugiej kolumnie, małża, bo oczywiście no, małże zazwyczaj spotykamy w warunkach wodnych. No to w takim razie szukamy dalej. Kto ma nowy pomysł? Co jeszcze? Wodne zwierzę w wodzie. 200 zł do wzięcia. Dużo odpowiedzi tutaj już zostało wykluczonych, a więc jeśli ta twoja propozycja do tej pory nie została jeszcze podana, no to może jest jakiś znak, że właśnie w tym momencie trzeba włączyć się do gry, bo być może ta nagroda właśnie czeka tutaj na ciebie. Sprawdź, skorzystaj. Kto spróbuje? Wiecie co, ja może podkreślę te odpowiedzi, które w jakimś stopniu tutaj mogą wam pomóc, bo to chodzi o zwierzę wodne, tak? No, czyli tak, zwierzę wodne. Był mintaj, o, była makrela, był małż i teraz, halo, halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka propozycja? Miętusz. Miętusz też nie. Też nie, też nie. Szybciutko zapisuję i już nasłuchuję kolejnego telefonu. Co jeszcze? Co jeszcze? Miętus, miętus. Nie miętus, chociaż dobra to ryba. Nie miętus, nie małża. No to co jeszcze? Co jeszcze? Co nam w tej wodzie zostało? Znacie to zwierzę. A więc? Kto sięgnie po 200 zł? Wodne zwierzę. Nie miętus, nie małża, nie makrela i nie mintaj. Halo, halo? Halo? Dzień dobry. Morświn. Morświn. Proszę pana, nie, jeszcze to nie jest odpowiedź z koperty. Dobry trop. Dobry trop, bo chodzi o zwierzę wodne. Zapisuję. I wiecie co? Myślę, że jesteśmy już
o krok, tuż, tuż od tego zwierzęcia, które ukryło się w kopercie. O, i w międzyczasie pojawił się zegar, 10 chwil mamy. No dobrze, to w takim razie 300 zł. W międzyczasie poproszę 300 zł. I teraz czekam już na strzał w dziesiątkę, czyli w kopertę. No i kto zabiera te pieniądze? 9. Jeszcze jedno zwierzę wodne jest. Nie morświn, nie miętus, nie małż, nie makrela i nie mintaj. No, chyba wymieniliście już prawie wszystkie zwierzęta wodne na M. Ale jest jeszcze jedno, na pewno, w mojej kopercie i ono jest warte 300 zł. No i mam nadzieję, że w tym czasie, w ciągu tych 9 chwil uda rozwiązać nam się ten konkurs. Uda się nam rozwiązać ten konkurs. No to kto w tym momencie wybiera numer do studia? Może spróbujmy razem. Co wy na to? Próbujemy? No to telefony komórkowe do łapki i uwaga, uwaga. Gwiazdka 7303. O proszę, poskutkowało. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaka odpowiedź? Meduza. Meduza, jeszcze nie to. A już myślałam, że tym razem padnie odpowiedź z koperty. No ten miętus już był bliżej. No, za bardzo podpowiadać też nie mogę. No nie meduza. 7. No wiecie co, ja muszę podpowiedzieć. Tutaj mam nadzieję, że reżyser nie będzie tutaj na mnie zły. Ja nic nie powiem, ale narysuję, dobrze? Możemy tak zrobić? Mogę narysować? Słuchajcie, to jest... No co to jest? Taka uśmiechnięta jeszcze nie będzie. Nie rekin w każdym razie. Bo szukamy zwierzęcia na M. No to woda. Nie mintaj, nie makrela. Co to jest takiego? 6. Nie trzeba być wędkarzem, żeby znać nazwę tej ryby. To nie jest żadna ryba tropikalna. Znacie tę nazwę. Można ją w Polsce kupić. Można ją zjeść. No więc, co to będzie? I kto zdobędzie 300 zł? Jest już 6, mówię 5. Może któraś pani? Moje drogie panie, na pewno tę rybę przyrządzałyście na obiad. No więc to jak? Kto ma pomysł? Chodzi o rybę. Halo, halo, uwaga, uwaga, dzień dobry. Poproszę. Słucham. Poproszę odpowiedź. Jaką? No zwierzę na M. Małż. Był już małż, tutaj był. A poza tym już powiedziałam, że to ryba. No ryba, nie słuchacie uważnie. Zerkajcie na tablicę, co zapisuję, żeby nie było właśnie takich sytuacji jak przed chwilą, bo szkoda stracić szansę. Jeżeli uda się już trafić do studia, to dobrze by było, żeby z poprawną odpowiedzią, a najlepiej z tą odpowiedzią z koperty. No to dobrze, to słuchajcie, znacie nazwę tej ryby. Nie mintaj, nie makrela, nie miętus, no to musi to być. Jedliście pewnie nieraz. Przypomnijmy sobie. Krótka chwila skupienia, zastanowienia. Wydaje mi się, że została już tylko jedna nazwa. 3. I kto ją poda? 300 zł, 3 ostatnie chwile. I mam taką cichą nadzieję, że już za moment usłyszę tą prawidłową odpowiedź. Z wielką przyjemnością będę mogła pogratulować ci wygranej. Halo, halo, Emiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jaka propozycja? Miruna. Pewnie, że Miruna, oczywiście, że tak. A widzicie, miałam dobre przeczucia, że się uda. Cieszę się, że się udało, już pokazuję rozwiązanie. To była Miruna. No i super, pierwszy konkurs za nami. O proszę. Brawo, brawo, no to w takim razie gramy dalej, przechodzimy do kolejnego konkursu.
No i co tym razem? Co tym razem? Poproszę kolejną zagadkę. 100 zł. 100 zł dla osoby, która jako pierwsza odnajdzie jeden obrazek pomiędzy. Jeden obrazek, który różni się od tych pozostałych. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 36 obrazków. 36 pająków, to są pająki. Jeden z nich jest jak w jakiś sposób inny. Ale ja nie pytam, czym on się różni od tych pozostałych. Nie trzeba opisywać tej różnicy, tylko trzeba wskazać konkretnie numer obrazka. Mam nadzieję, że zasady tej zagadki są jasne. W takim razie przyglądamy się, patrzymy, a jak już wypatrzymy, no to dzwonimy. 100 zł zapłacę osobie, która wskaże ten jeden obrazek różniący się od pozostałych. Nie jest łatwo, rzeczywiście. Tak razem z wami tutaj się przyglądam. No tak, konkurs dla osób spostrzegawczych. Spostrzegawczych, takich osób, które mają takie bystre oko, więc w tym momencie mistrz w wypatrywaniu poszukiwany. Nie za darmo, za 100 zł. Bo tyle zapłacę osobie, która wskaże ten obrazek. Kto widzi? Jeżeli udało ci się wypatrzeć, który pająk jest inny, no to wybierz w tym momencie razem ze mną numer telefonu. No to co? Wybieramy? No to uwaga, uwaga. Z telefonów komórkowych. Gwiazdka 7303. I jest już ktoś. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią. Poproszę o odpowiedź. E1. Sprawdźmy. Zgadza się. Bardzo dobra odpowiedź. E1 oczywiście. Cieszę się. Myślałam, że tak tutaj przy tym konkursie zdecydowanie dłużej nam się zejdzie, a tu proszę. No to w takim razie lecimy dalej. Co tym razem? O, tutaj no rzeczywiście jeszcze więcej obrazków. No to w takim razie 200 zł niech będzie. 200 zł. I co tym razem? To jest rekin jakiś tutaj przyatakował. No dobrze, moi drodzy, to w takim razie przyglądamy się tym razem na tego rekina. Wiemy, że jeden jest inny. Chodzi konkretnie o znalezienie jednego obrazka, który się różni od tych pozostałych. Nie opisujecie tej różnicy, nie trzeba mi tutaj bardzo dokładnie tej różnicy opisywać, tylko wskazać, tak jak w grze w statki. Każdy w statki grał, więc wie, na czym to polega. Trzeba wskazać literkę i cyferkę i to chodzi o ten jeden obrazek, który różni się od pozostałych. 200 zł czeka. No to kolejny mistrz w wypatrywaniu poszukiwany. Cieszę się, że tak w miarę szybko przebrnęliśmy przez te dwa pierwsze konkursy. Dobre tempo narzuciliście i mam nadzieję, że w takim tempie dobrniemy do końca programu. Ta zagadka no, nie należy do najłatwiejszych. Słuchajcie, jeżeli ktoś widzi, no to proponowałabym nie czekać, nie zastanawiać się zbyt długo, no bo przy tego typu konkursach liczy się refleks. Z tym poprzednim konkursem błyskawicznie się uporaliśmy, a więc w tym momencie 200 zł czeka na kolejną osobę. Może właśnie tobie udało się już w międzyczasie znaleźć ten obrazek, no to nie zastanawiaj się zbyt długo. Wybierz numer telefonu, nie ma lepszych i gorszych momentów na to, żeby się zgłosić. W każdej chwili możesz spróbować. Pytanie, czy znasz odpowiedź, czy udało ci się znaleźć już tą jedną różnicę między tymi obrazkami? Jeśli tak, no to ja nasłuchuję telefonu tutaj w studio i będzie mi bardzo miło, jeżeli za chwilę będę mogła powitać kolejnego zwycięzcę. A wcześniej, no uprzedzałam was, że zagadki będą coraz trudniejsze. No tak. Ten pierwszy konkurs zwierzę na M, to wszyscy, każdy z was na pewno jakąś nazwę zwierzaka znalazł. Z tym pierwszym konkursem bardzo sprawnie tutaj się
uwinęliśmy, no a w tym wypadku liczy się spryt i spostrzegawczość, bo im szybciej się uda odnaleźć ten obrazek, tym większa szansa na wygraną. 200 zł. Kto już widzi? Słuchajcie, reżyserka, ja nie wiem, czy to nie jest za trudne. Ja tutaj razem z wami przyglądam się tym rekinom i wydaje mi się, że te obrazki są za małe. Wydaje mi się, że one są za małe, bo widzowie mogą mieć problem, żeby dostrzec tę różnicę. Jak ktoś ma mały telewizor, no to one są jeszcze mniejsze. No właśnie. No właśnie, i co to będzie? Czy ktoś widzi naszego rekinka? Który jest inny? Potrzebna wyjątkowo spostrzegawcza osoba. Trzeba mieć taki bardzo bystry wzrok, żeby tutaj udało się wychwycić ten jeden obrazek. Dużo obrazków. Nie jest łatwo, a jednak komuś się udało, mam nadzieję. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Jaka odpowiedź? B jak Bożena 8. B8. Sprawdzamy. Czy to jest B8? Oczywiście, że tak. Droga pani, 200 zł dla pani. Bardzo serdecznie gratuluję i cieszę się, że się udało, bo nie ukrywam, że myślałam, że tutaj no, z tym konkursem może być problem. No to w takim razie poprzeczka jeszcze wyżej podniesiona. Co wy tutaj tym razem wymyśliliście? 400 zł, tak? A co to jest na tych obrazkach? Żaba chyba, tak? Podpowiadają, że żaba. No wiecie co? Z tą żabą, no tak rzeczywiście pokombinowane, bo no w tym momencie ja już załamuję ręce. Bardzo dużo tych obrazków. Ajajajajaj. Trudno będzie. No 400 zł w tym momencie mam do zaproponowania. No ale może komuś się uda. Jeden jest inny. Ja nie ukrywam, że nawet nie będę próbowała go znaleźć, bo tego rekina wcześniej nie widziałam, a tu z tą żabą nawet nie będę oszukiwać, że nawet nie będę próbowała. No dobrze, ale skupmy się przez chwilę, bo skoro komuś się udało wypatrzeć wcześniej tego rekina, który był bardzo, bardzo tak skrupulatnie ukryty, jeśli chodzi o tą różnicę, no to niewykluczone, że przy tym konkursie też ktoś z was sobie poradzi. To co, przyglądamy się. Jedna żaba z całą pewnością jest inna. Pytanie tylko, która? No właśnie, która to będzie żaba? 400 zł do wygrania. Ja przypomnę może w międzyczasie jeszcze numery telefonów, bo kto wie, może jest już taka spostrzegawcza osoba, która wypatrzyła ten obrazek. No to telefon komórkowy bądź też stacjonarny i to nie ma znaczenia, z którego numeru dzwonisz, bo obydwa numery to są równe szanse dostania się tutaj na antenę. Z komórki gwiazdka 7303, a z telefonów stacjonarnych 704-304-303 i 400 zł do wygrania. No to kto znalazł? Przyglądacie się, nie będę was tutaj rozpraszać i dekoncentrować swoim gadaniem. Chwila skupienia. Trzeba bardzo uważnie przyjrzeć się po kolei wszystkim obrazkom.
Czasami jest tak, że na pierwszy rzut oka da się wychwycić przy tego typu konkursach tę różnicę. No a niejednokrotnie bywa tak, że trzeba się dłużej poprzyglądać. W tym przypadku nie jest łatwo. Co do tego to nie ma wątpliwości. Ja mam taki pomysł. Może, wiecie co? Może zaproponuję więcej pieniędzy? Wydaje mi się, że to jest naprawdę trudne zadanie, więc mobilizacja do tego szukania też powinna być większa. No to, panie reżyserze, ja poproszę 800 zł. A tak, a zaszalejemy. 800 zł i umówmy się, że jeżeli ktoś widzi, to już w tym momencie wybiera numer telefonu, dobrze? Bo musimy kończyć ten konkurs, a więc stawka dwukrotnie większa, nagroda dwa razy wyższa, 800 zł i jeden obrazek. Pytanie, który? Kto już go widzi? No to jak to będzie i kto zdobędzie te 800 zł? Ostatnie chwile się pokazały. No tak, czas ucieka, a czas to pieniądz. Wiecie, może tak, ja powiem w ten sposób. Może coś prostszego byśmy zagrali? No bo z tym rekinem tutaj już rzeczywiście sami zresztą widzieliście, że ciężko było wypatrzeć. A z żabą będzie jeszcze trudniej. I jeszcze wiecie co? Tutaj reżyser mi mówi, że ta różnica jest taka bardzo, bardzo subtelna, czyli naprawdę trzeba się bacznie, uważnie poprzyglądać, żeby udało się wychwycić ten szczegół. No, panie reżyserze, a jak są małe telewizory, to z tym rekinem było ciężko, a jeżeli ktoś ma mały telewizor, no to z tą żabą będzie jeszcze ciężej. No i pan reżyser twierdzi, że na pewno ktoś znajdzie. No to w takim razie czekam. O, proszę, pozdrowienia się pojawiły z reżyserki. Koniec zagadki. Co to oznacza? Oznacza to, że to jest czas zarówno dla was, jak i dla mnie, że musimy tutaj przyspieszyć tempa. Niewątpliwie w tym momencie poszukiwany ekspert w tego typu zagadkach. No to kto zostanie tym kolejnym mistrzem w wypatrywaniu? Ja się z tym zgadzam, słuchajcie, rzeczywiście, no nie jest łatwo, ale poproszę może o 10 chwil, dobrze? Zróbmy tak, 10 chwil i jeżeli w ciągu tych 10 chwil nikomu się nie uda, no to zmienimy tę zagadkę, dobrze? No to ten ekspert w wypatrywaniu poszukiwany. W ciągu tych 10 chwil umawiamy się, dobrze? 10 chwil, nie czekam już dłużej, ale no to w takim razie, panie reżyserze, skoro szukamy eksperta, a jest to trudne zadanie, większość osób nie znajdzie tego jednego szczegółu, tym bardziej, że to jest bardzo tak sprytnie ukryta ta różnica, taka subtelna, malutka gdzieś tam, no to ja zapłacę temu ekspertowi 1600 zł. Na te 10 chwil ostatnich, dobrze? I nie czekam ani chwili dłużej już z tym konkursem, bo szkoda czasu, żeby tutaj przedłużać. No to 9 w takim razie. 1600 zł jest warta prawidłowa odpowiedź. Nie wiem, czy jest czas na szukanie tej żaby, bo w tym momencie to myślę, że będą się zgłaszać już tylko te osoby, które znalazły już, znają tą odpowiedź. No, pytanie tylko, czy jest chociaż jedna taka osoba, która już wypatrzyła przy tym rekinie wcześniej. Czekałam już długo.
no, szkoda marnować czasu. A więc jeśli w ciągu tych 8 chwil jeszcze nie padnie odpowiedź, to ta prawidłowa odpowiedź, no to zmieniamy konkurs, żeby już nie przedłużać. Tylko że już ta kolejna zagadka, jeśli chodzi o wygraną, to stawka będzie zdecydowanie mniejsza. 6. 6 chwil. Kto widzi? Kto widzi, wybiera ze mną numer telefonu. Wiem, że tak bardzo często to was mobilizuje i skutkuje. A więc uwaga, uwaga. Te osoby, które widzą w tej chwili telefony komórkowe do łapki i dzwonimy. Gwiazdka 7303 albo stacjonarny numer, może być stacjonarny, 704-304-303. 5. Na 5 ostatnich chwil dla eksperta zaproponuję 2000 zł. Ale nie możemy czekać dłużej. Mogłabym zaproponować tutaj 20 tysięcy nawet, no ale jeżeli nikt nie widzi, no to nie ma sensu przedłużać. Kończymy konkurs, kończymy zagadkę. 2000 zł. I zaraz, mam nadzieję, się przekonamy, czy się znajdzie ekspert. 4. Jeżeli do tej pory nie znalazłeś tej odpowiedzi, tego obrazka, no to już raczej się nie znajdzie, bo to są ostatnie chwile, jeśli chodzi o ten konkurs. I za moment, jeżeli nie usłyszę telefonu, no to zmieniamy zagadkę. 3. Szkoda byłoby tych pieniędzy, ale może się komuś jeszcze uda. Zgłaszają się te osoby, które wiedzą, które znają już rozwiązanie. Już nie ma czasu tutaj, żeby szukać, przyglądać się, analizować po kolei wszystkie obrazki. Nie, w tej chwili już zapraszam tutaj do gry te osoby, które wypatrzyły już ten obrazek i wiedzą, że to jest prawidłowa odpowiedź. 2000 zł do wygrania. Kto się okaże dzisiaj tutaj kolejnym ekspertem, mistrzem w wypatrywaniu? 2. Przy okazji tego przyglądania można się wzbogacić o 2000 zł. W tej chwili tyle proponuję, a więc jaka jest odpowiedź? Ale szybciutko, teraz. Więcej czasu już nie będzie. 2 chwile, 2000. Uda się? Jedna osoba. Jedna osoba wystarczy, która wypatrzy tę żabę. Bardzo cenna żabka. 2000 zł jest warta. 1. Nie szukajcie, bo teraz już nie ma sensu szukać. Teraz zgłasza się osoba, która znalazła już rozwiązanie. Ostatnia chwila i szansa na 2000 zł. Dla kogo? No to jak to będzie? Kto zdobędzie nagrodę? Musi się udać. Jedna osoba. Ostatni moment, czekam. No to jak? Ostatni moment. No i uwaga, uwaga, pojawiło się 0. Wiecie, co to oznacza? Że więcej czasu nie będzie, odliczania też już nie będzie, mniej niż 0 też już nie będzie. Reżyserka, poczekajmy jeszcze parę sekund. Szkoda tych pieniędzy. No, nie zawsze oddaję tak wysokie nagrody, a więc wiecie doskonale, że
takie duże pieniądze płacimy za naprawdę trudne zagadki, a więc jeszcze chwilę poczekajmy, wstrzymajmy się, bo może za chwilę już usłyszę tutaj dźwięk telefonu. Kto widzi? Kto widzi? No więc ja cały czas tutaj jestem w studio i czekam na osobę, która poda tę odpowiedź. Martwa cisza, słuchajcie, zapanowała w moim studio, ale liczę na to, że tak dosłownie za chwilę już będę mogła kogoś tutaj powitać i pogratulować wygranej. 2000 zł czeka. Dobrze, słuchajcie, bo musimy kończyć. Zróbmy tak. Po raz ostatni, jeżeli jest chociaż jedna osoba, która odnalazła ten obrazek, niech wybierze razem ze mną numer telefonu. Uwaga, uwaga, gwiazdka 7303 albo 704-304-303. Czekam jeszcze parę sekund i już naprawdę nie mogę przedłużać tej zagadki, a więc 2000 zł powędruje do... Do kogo? Trzymam kciuki. Jedna osoba, żeby się udało chociaż jednej osobie. Szkoda tych pieniędzy. Ja mogę zmienić oczywiście tą zagadkę, ale jeżeli jest chociaż jedna osoba, która wypatrzyła ten obrazek, no to jest jeszcze szansa na to, żeby spróbować. Nic nie masz do stracenia. 2000 zł. Taka jest moja propozycja. Podaj tę odpowiedź. Nie trzeba wyjaśniać, opisywać, na czym polega ta różnica. Podajesz tylko literę i cyferkę. Tak jak w grze w statki. Wszyscy w statki grali, a więc wiedzą, na czym to polega. Udało ci się wypatrzeć? Zgłoś się. Teraz jeszcze masz szansę. Może ci się wydaje, że któryś z tych obrazków jest inny. Można strzelać, można spróbować. Gra toczy się o 2000 zł i uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Jeszcze nie kończymy. Jeszcze poczekajmy sekundę, dobrze? Może ktoś teraz właśnie wybiera numer do studia. Moi drodzy, kto widzi, komu się udało? Nie mogę przedłużać już tego konkursu, ale bardzo bym chciała, żeby komuś się udało, żeby ktoś sięgnął po te 2000 zł. Kto to będzie? No to jak? Tylko teraz. Jeszcze chwilę czekam. Która żaba? Ja wiem, że ten szczegół jest mały, taki subtelny. Większość osób, która być może w tej chwili włączyły się do gry, już nie będzie miała szansy na to, żeby
żeby tutaj wypatrzeć ten obrazek. Przecież na pierwszy rzut oka te wszystkie żaby są identyczne, tak? Więc szansa dla ciebie. Jedna jest inna ta żaba. I jeżeli tobie udało się wypatrzeć i odnaleźć. No to zgłoś się w tej chwili. Wydaje mi się, że w tym konkursie no problem polega na tym, że rzeczywiście ta różnica jest tak bardzo, bardzo umiejętnie schowana. Taki subtelny szczegół. A może nikt tego nie widzi? Reżyserka? Co myślicie? No oni już chcą zmieniać. No to wiecie co, poczekajmy chwilę, trzy chwile ode mnie i ja odliczę, dobrze? Dla tych osób, które może znalazły i wiedzą, gdzie ukryła się ta prawidłowa odpowiedź. No to uwaga, trzy. Ale jeżeli nie znalazłeś, no to nie szukaj już, bo nie ma czasu na szukanie, tylko to jest ten czas na to, żeby się jeszcze zgłosić. Dwa. Wystarczy jedna osoba. Jedna osoba, która znalazła i w tym momencie zgłosi się do studia. Kto to będzie? Kochani, naprawdę musimy kończyć, więcej przedłużać już nie mam czasu, nie mogę. Wiem, że nagroda jest bardzo atrakcyjna. Bardzo atrakcyjna, powiedziałabym nawet kusząca, 2000 zł, ale słuchajcie, no, czas nie jest tutaj naszym sprzymierzeńcem. Mogę oddać te pieniądze komuś tylko za prawidłową odpowiedź, a jak do tej pory jeszcze jej nie usłyszałam, a czasu coraz mniej. Uwaga, jeden, ostatnia chwila. Czy się uda? Jeszcze masz szansę, jeszcze możesz wybrać numer do studia i podać rozwiązanie. Chodzi o literę i cyfrę, współrzędne. Który to będzie obrazek? No to jak? Komu? Komu, bo za chwilę idę do domu. Moi drodzy, żarty żartami, ale teraz już zupełnie serio i na poważnie informuję was lojalnie, że nie mamy za dużo czasu. Ostatnia chwila. Kto wybiera numer do studia i podaje odpowiedź? 2000 czeka. Ale to musi być szybka decyzja. Szybka decyzja. Widzisz tę żabę? Weź telefon, wybierz razem ze mną numer, bo to jest ostatni moment na to, żeby spróbować jeszcze wziąć udział w tym naszym dzisiejszym programie. No to uwaga. Wybieramy. Z komórek gwiazdka 7303 bądź też 704 304 303. Ajajajajaj. O właśnie, i tutaj zobaczcie, pojawił się zegar, 2 minuty i kończymy. Czas. Start. Zegar ruszył. Cieszę się, że dostaliśmy jeszcze te niecałe już 2 minuty. Nie mogę wam pomóc, bo przy tego typu konkursach za bardzo podpowiadać nie mogę. No, sama też nie ukrywam, że nie wiem, która to jest odpowiedź. Mi się nie udało wypatrzeć, no ale ja nie mogę zabrać tych pieniędzy, a ty masz jeszcze szansę. Minuta 35 sekund. Jedna osoba. Wystarczy jedna osoba, która trafi do studia i poda prawidłowe
prawidłową odpowiedź. I jeszcze może zdążymy jedną zagadkę rozegrać przed końcem programu. Minuta 20, tylko szybciutko. Kto to będzie? No, kto odnalazł i wybiera w tej chwili numer telefonu? A może ktoś odnalazł i myśli sobie, a po co mam dzwonić? No, może jeszcze zaczekam. A wiecie, czasami dobre okazje mają to do siebie, że bardzo szybko przemijają. I w tym przypadku no nie radziłabym już czekać. 53 sekundy. Tyle czasu do końca zostało. Uwaga, uwaga. 40 sekund. 40 sekund. No teraz musi się tutaj wyjaśnić sytuacja i kto się okaże zwycięzcą. 23 sekundy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Uwaga, uwaga. I teraz. No to jak, kochani, ale to musi się wydarzyć teraz. Uda się. Tylko pytanie, czy ktoś znalazł i czy wybierasz numer telefonu. I daję ci ostatnią szansę na to, żebyś jeszcze zdążył, żebyś jeszcze spróbował. Ajajajajaj. 3-0. Ajajajajajaj. Widzę, co się dzieje, ale jeszcze mam tutaj taką cichą nadzieję, że komuś się uda. Wiem, że już przedłużam jak mogę i robię co w mojej mocy, żeby tutaj komuś jeszcze umożliwić się wygraną. Ostatnie chwile programu. Kto poda odpowiedź? No, moi drodzy, to już gra się toczy nie tylko tutaj z tym konkursem, ale wyścig z czasem się już zaczął, bo już powinniśmy kończyć program. No, robię co mogę. No, poczekajmy jeszcze parę sekund. Uwaga, uwaga. Kto odnalazł tę żabę? Która żaba jest inna? Ostatnie chwile programu. Ja muszę usłyszeć odpowiedź już teraz. Uwaga. Jeżeli widzisz, to jest apel do tych, którzy widzą. Która żaba jest inna? Jeżeli widzisz teraz, weź telefon, wybierz numer telefonu, traf do studia i zabierz 2000. Ostatnie chwile programu. Ostatnie chwile programu. Wiecie o tym, że nie mogę tutaj w nieskończoność przeciągać, przedłużać, a więc bardzo bym chciała, żeby już w tej chwili ktoś się znalazł. No, moi drodzy. Może po raz pierwszy, a może po raz ostatni wykręć numer. Ktoś musi trafić tutaj do studia i podać rozwiązanie. No to kręcimy. Uwaga, uwaga, gwiazdka 7303 z telefonów komórkowych, a z telefonów stacjonarnych 704 304 303. Czas start. Słuchajcie, ja już się nic nie odzywam, zamieniam się w słuch i czekam na dźwięk telefonu w studio. Jedna osoba. Thank you.
I? Ja wiem, że już powinnam wychodzić i już powinnam tutaj was pożegnać. No, chciałabym jeszcze dać komuś szansę. Pytanie, kto skorzysta? Czekam do ostatniej sekundy. Ostatni program w tym tygodniu, piątek, tygodnia koniec, weekendu początek, a więc dajmy jeszcze szansę na to, żeby ktoś sięgnął po tę nagrodę. Jeszcze są wakacje, a więc no, takie 2000 zł, taki szybki zastrzyk gotówki na pewno się przyda. No ale w tym momencie, już teraz, chwila prawdy i... Uda się. Ja czuję, że ktoś jest w drodze do studia. No. Ile mamy jeszcze czasu do końca programu, panie reżyserze, że tak spytam z ciekawości, bo strasznie mnie tutaj niepokoicie tym ciągłym poganianiem. Minuta. No to czas start. Za minutę kończymy. Kto poda mi odpowiedź? Bo to musi się wydarzyć w ciągu tych 50 sekund. Kto wybiera numer? Kto znalazł i wybiera teraz numer telefonu? Za chwilę zniknę i znikną pieniądze. Wcześniej zniknie zagadka. No, szkoda by było. 20 sekund. Uda się, musi się udać. O, widzicie, już mnie tutaj wyganiają. Już zniknęłam, ale zagadka jeszcze widnieje, a więc zegar jeszcze widać, też 10 sekund zostało. No, kto to będzie? 5, 4, 3, 2, 1 i uwaga. Ostatnia osoba, ostatni zwycięzca. I jakże miło, sympatycznie się rozstaniemy, jeżeli będę mogła tutaj pogratulować właśnie tobie za chwilę tej wygranej. 2000 i... Uwaga. No, muszę kończyć. Trzy. Dwa. Jeden. Teraz. Moi drodzy, naprawdę już to jest definitywny koniec. Jedna osoba. Ostatni telefon. To może co? 2000 zł. Po raz ostatni wybieramy numer, dobrze? Gwiazdka 7303. Albo 704, 304, 303. W ostatnich sekundach też bardzo często się udaje, a więc daj sobie szansę. Uwaga.
który obrazek? Uwaga. Kto? Kto poda tę odpowiedź? Ale teraz. No to jak? No to jak? Który obrazek? Jedna osoba. Ostatni zwycięzca w dzisiejszym programie. Muszę usłyszeć tą odpowiedź teraz. 2000 zł. Wędrują do... Do kogo? Uwaga, uwaga. W tej chwili jedna osoba. Szybciutko. Już jesteśmy po czasie, ale jeszcze czekam ostatnie sekundy. I za moment się słyszymy i podajesz rozwiązanie. Już jesteśmy naprawdę grubo po czasie. No to tak, już tutaj krzyczą na mnie, że mam uciekać. Jakie jest rozwiązanie? Który obrazek? Który obrazek? Współrzędne. Nie musisz opisywać tej żaby, tylko podać współrzędne, czyli cyfrę i literę. Halo, halo? C8, C8. Sprawdźmy, czy to jest C8. Tak jest, proszę pani, bardzo się cieszę, że się udało. Gratuluję serdecznie, te 2000 zł wysyłamy i życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia w poniedziałek. Pa, pa.